No dobrze, a rektorze, w takim razie, w co rektor w ogóle w życiu i w co według rektora warto było inwestować, warto inwestować pieniądze? Czy u szczytu kariery, rektora kariery, zarabiał rektor duże pieniądze? Jeśli możemy o tym powiedzieć, jakie to mogły być kwoty i w ogóle ile dzisiaj może zarabiać rektor, właściciel uczelni? Nie wiem ile razy, ale przynajmniej kilka razy byłem kuszony. Łukasz, to jest zaskakujące nawet dla mnie. Ale Nowy Sącz naprawdę jest miastem milionerów. Ale się okazało, że Roman Kluska, że Andrzej Wiśniowski, że Ryszard Florek. Jak to się mówi, że ma rektor 17 tysięcy, około 17 tysięcy dzieci. Skąd, jak taka liczba? Jak może mieć człowiek 17 tysięcy dzieci? Kilka miesięcy wcześniej zarabiałem $27 na miesiąc. To ja się przyznam, że ja nie wierzyłem, że tobie się uda, bo ty byłeś charakterem, to było świeżo po moim udarze drugim. I nagle pomyślałem sobie, że jeżeli tak cudownie wyszedłem z tego udaru, nie wiem, czy się zgodzisz, w Polsce jest ogromny problem z zaufaniem społecznym. Na Harvardzie, na Stanfordzie roczne, czesne to jest 20 tysięcy albo więcej dolarów. Swoje wartości, i które sięgają także religii. Bo religia daje te podstawowe zasady funkcjonowania. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem, wyjątkowy gość, dr Krzysztof Pawłowski, polski fizyk, polityk, już nie mówiąc ile oznaczeń, bo by pewnie musiał godzinę wymieniać, senator, ale przede wszystkim osoba, która stworzyła Wyższą Szkołę Biznesu, National Youth University, szkołę, którą ja sam jestem absolwentem, która wykształciła z tego, co już wiem, ponad 17 tysięcy absolwentów. Do teraz, cały czas ta liczba rośnie. Ale szkoła, która no, była inną szkołą, jest inną szkołą, która wyprzedziła epokę i o tym też porozmawiamy, więc bardzo miło, że możemy się znowu spotkać, bo od rektora też podpowiem, zaczęliśmy w ogóle biznes misję 8 lat temu, także spotykamy się ponownie. I chciałem zacząć od tego trochę, rektorze, że jak to się mówi, że ma rektor 17 tysięcy, około 17 tysięcy dzieci. Skąd, jak taka liczba? Jak może mieć człowiek 17 tysięcy dzieci? Bardzo proste. Ja mam bardzo obszerne serce. I wszyscy się tam mieścicie, więc ja to od wielu lat, od jeszcze no, przynajmniej 20 lat mniej więcej, może ponad 20 lat, wymyśliłem to, że traktując was tak blisko, to dosłownie jesteście dla mnie przyszywanymi dziećmi. Bo nie przecież jedynie w sensie jedno z takim prawdziwym. Ale dla mnie osobiście, szczególnie ci najbliżsi mi, z którymi miałem kontakty takie no, niecodzienne, ale bardzo częste, to byliście bardzo bliscy mi i traktowałem was jako swoje dzieci. Tym się myślę, że różniłem nie od większości, od wszystkich rektorów, może nawet na świecie. No ja wiem, że ja często do rektora mówię na tato, rektor mówi na syn, córka, więc to naprawdę tak działa i to widać po i social mediach, gdzie rektor też jest bardzo aktywny, ale też przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, jak to się stało pewnie w pigułce, bo to znowu też by trwało godziny, że senator, czyli człowiek, rektor, który zostaje senatorem, wchodzi do polityki, nagle ma pomysł, założenia na końcu, można powiedzieć, świata, jak to się mówi, czyli w miejscu, gdzie są słabe drogi dojazdowe, trochę z boku Polski, no na południu, gdzie ma pomysł, założenia szkoły, która, jak później pokazała, była najlepszą szkołą niepubliczną w Polsce.
szkoła, która biła rankingi, do szkoła, do której przyjeżdżali ludzie z całego świata, tak? To nie jest tylko, że ktoś przyjechał, nie wiem, z bliskiego Krakowa, tylko ja sam pamiętam ludzie z Nepalu, z Chin, z Ameryki, z Kanady. Nie wiem, czy byłby nie był kraj przez ten czas, z którego ktoś tutaj nie przyjechał. I skąd taki pomysł? Jak to w ogóle się stało, że do tego doszło? To były Niemcy. Tą podróż tygodniową, przygotowanie tego i później sfinansowanie opłaciła i zorganizowała Fundacja Adenauera. Taka konserwatywna fundacja niemiecka wtedy, ale chyba do dzisiaj obsługująca CDU. I myśmy pojechali, to miało być tydzień, mniej więcej tydzień trwało i między innymi mieliśmy wyznaczone spotkanie w niewielkiej wtedy i do dzisiaj, ale bardzo elitarnej szkole biznesu, Wallendar, VHU, taka jest nazwa niemiecka. I ta szkoła się tym charakteryzowała i odróżniała od innych, że przyjmowała co roku tylko 100 kandydatów, a kandydowało nawet czasami ponad 1000 osób. Ja byłem zdumiony. Jeszcze trzeba pamiętać, że wtedy w niemieckich warunkach rząd niemiecki sobie obniżał bezrobocie w ten sposób, że przyjmował na studia bezpłatne całkowicie tylu ludzi, ile chciało wejść do uczelni publicznej. I to niektóre były bardzo znane. W niektórych funkcjonowali, pracowali laureaci Nagród Nobla, prawda? Więc prestiżowe uczelnie jeszcze za darmo, a tutaj trzeba do niewielkiej szkoły biznesu w małym mieście, funkcjonującej w takim starym, prawdopodobnie XVIII-wiecznym pałacu i płacić około 6000 dolarów, tak to w przeliczeniu, bo 12 tysięcy marek niemieckich, które już obecnie nie istnieją. Ja byłem zdumiony. Nie, rocznie. Ja byłem zdumiony. No, pamiętam, że jak kilka miesięcy wcześniej zarabiałem 27 dolarów na miesiąc. Na miesiąc. Ta kwota 12 tysięcy marek, przeliczając to około 6 tysięcy dolarów, była kwotą mityczną. Mało tego, się okazało, że jednym z elementów programu w tej uczelni było to, że każdy student musiał wyjechać na jeden semestr do uczelni partnerskiej, ale poza obszarem językowym niemieckim i angielskim. Na przykład do Finlandii, Portugalii czy Włoch. Ja byłem tak zdumiony. Aha, i ja spytałem dyrektora wtedy, bo to nawet nie było tak, że funkcjonowała nazwa rektora, tylko dyrektora. To jak oni sobie dają radę w tej uczelni, gdzie wyjeżdżali na semestr, na normalnie kształcić się i zdawać tam egzaminy. Ja mówię, jak oni sobie dają radę? On mi odpowiedział wprost. Panie senatorze, oni mają być menedżerami w Zjednoczonej Europie. Koniec, kropka. Ja w tym momencie coś mi odbiło, ale tak działa fizyk. Chciałem sprawdzić, zmierzyć. Poprosiłem o spotkanie ze studentami. Minął moment, ktoś przyszedł, zabrał mnie pod jakieś drzwi, gdzie czekali, to była grupa może 10, może 12 studentów pod drzwiami na jakiś wykład czy ćwiczenia. I ja oczekiwałem, że to, patrząc na program, że to będą tacy pracusie, patrzący tylko w to, co
muszą się nauczyć. A przed sobą miałem kolorową, piękną młodzież, taką później jak mieliśmy u nas w OSB NL-u. I spytałem ich, dlaczego? Co powoduje, że oni tutaj chcą studiować za takie gigantyczne pieniądze? I ktoś z nich mi odpowiedział, to proste. Po tej uczelni to nie szukamy pracy, tylko uczelnie, najlepsze firmy światowe czy niemieckie zgłaszają się z propozycją i my wybieramy miejsce, w którym będziemy pracować. I tu mi stryknęło w głowie. To ja taką uczelnię założę w Nowym Sączu. No i się udało. Ale wiesz, to niebywałe. To jest... impuls był niesłychanie mocny, ale też trzeba pamiętać, że ja nigdy nie myślałem o utworzeniu uczelni. Nigdy nie pracowałem wcześniej w uczelni. Jest dla mnie... tworzenie jeszcze uczelni całkowicie od nowa było jakimś takim pomysłem z księżyca wręcz. Ale impuls był tak mocny, że później ludzie teraz mi przypominają, którzy mnie spotykali w Senacie, ja byłem owładnięty myślą o tym, zbudowaniu w Nowym Sączu Wyższej Szkoły Biznesu. Koniec, kropka. Dzisiaj mamy 30 lat szkoły. I co rektor czuje po tych latach? To trudno powiedzieć tak jednym słowem, czy jednym zdaniem. Uczucie spełnienia i szczęścia. Bo to jest tak, że ja już od 2012 roku jestem tylko, jak ja to nazywam, malowanym prezydentem szkoły. Funkcjonuję tylko jako dodatkowa osoba. Uczelnia jest w innych rękach, więc mogę powiedzieć, że jestem trochę z boku. Ale dalej traktuję także stan obecny jako coś absolutnie mi bliskiego i uważam, że to jest dalej, jakby to powiedzieć, moja szkoła. Wciąż jeszcze. I jak ileś razy słyszałem, że tworząc tą uczelnię i doprowadzając ją do świetności w latach 2000, to powinienem mieć zbudowany przez Sądeczan pomnik. Ileś razy taką bajeczkę słyszałem, a ja zawsze odpowiadałem, po co mi pomnik? Ja mam wtedy kilka tysięcy pomników, bo każdy z moich wychowanków, moich absolwentów, którzy choć tyci wzięli z tego, co ja mówiłem, z naszych spotkań, choć tyle, maleńko, to jest moim właśnie pomnikiem. Coś wziął. Ja ileś razy i słyszałem, i dostawałem maile, listy, jeszcze w starych czasach, teraz wypowiedzi na Facebooku, przepiękne. I bardzo często jest tak, że ja po przeczytaniu jednej informacji mówię sobie, warto było, choćby dla tej jednej osoby, zrobić tą uczelnię, przeżyć te wszystkie trudne lata, niewiarygodnie czasami trudne, i trudne w ogóle do powiedzenia dla tej jednej osoby. A was jest takich, którzy osiągnęli gigantyczne sukcesy, jest bardzo wielu. No choćby ty, Łukasz. To jak
Przyszedłeś tutaj i nagrywaliśmy pierwszą rozmowę do Biznes Misji, to ja się przyznam, że ja nie wierzyłem, że tobie się uda, bo ty byłeś charakterem z okresu studiów, przepraszam, że to powiem publicznie, który przychodziłeś do mnie z błyskotliwymi, fantastycznymi pomysłami, ale one wylatywały z ciebie i nic z tego nie było. Bo ja ci mówiłem ileś razy, to zrób to. I nagle okazało się, że zrobiłeś coś niewiarygodnie ważnego. Niewiarygodnie. Mało tego, nie robiłeś tego dla pieniędzy. Zrobiłeś to pro publico bono, naprawdę pro publico bono. W najpiękniejszy sposób. Pamiętaj, że nasza uczelnia w 1999 roku na dziesięciolecie wolnej Polski wygrała właśnie konkurs, tworzony wtedy konkursie, pierwszy konkurs pro publico bono. Ja odbierałem wtedy z rąk premiera odznaczenie i słuchałem cudownej wypowiedzi Jana Nowaka i Zielońskiego. I znowu mówiłem sobie, warto było. Boże, bardzo miło to słyszeć, ale też ostatnio, które wiele osób poruszyło, to są tak zwane 6 przykazań rektora. I chciałem prosić rektora trochę opowiedzieć o tym, żebyśmy jednak to widzom też przekazali, bo te przykazania są nie tylko, myślę, skierowane do nas absolwentów, ale myślę, że każdy człowiek, nie tylko nawet Polak, powinien sobie je wziąć głęboko do serca. To mogę powiedzieć, że tutaj na Kindle mam moją książkę, tą, jaką napisałem w zeszłym roku w ciągu 4 miesięcy. To było świeżo po moim udarze drugim. I nagle pomyślałem sobie, że jeżeli tak cudownie wyszedłem z tego udaru, gdzie widziałem obok siebie ludzi, no można powiedzieć, całkowicie zniszczonych przez udar. A ja już wiedziałem, że będę żył normalnie. Stwierdziłem, że muszę wykorzystać te lata, które mi zostały, do tego, żeby napisać historię swojego życia. Bo tak to nazwałem. Historię swojego życia. Wtedy jeszcze nie używałem słowa biografia. Nawet nie wiem dlaczego. To też niesamowite, bo jednym z efektów udaru, także u mnie, a to był drugi udar, było w zasadzie całkowicie zniszczenie mojej pamięci. Wydmuchało moją pamięć z głowy, z mózgu. Ale ja nie wiem po co zbierałem od 1993 roku wszystkie swoje kalendarze, te, które były używane przeze mnie w ciągu roku jako te podstawowe, osobiste kalendarze, gdzie nie pisałem historii, można powiedzieć, działań, które robiłem, ale na przykład mam spotkanie z tym i tym, Warszawa i znowu coś tam, albo wyjazd za granicę, na to i na to. Te historie się teraz cudownie przydały, bo one pozwoliły mi napisać, ja początkowo myślałem, że to będzie niewielki zbiór rzeczy i ostatecznie okazało się, że to był gigant, jak to w wydawnictwie RTCK określono, że to była gruba cegła. I między innymi w którymś z kalendarzy spisałem sobie te swoje 6 przykazań, ale ja je mam nawet w swoim gabinecie. Wiem, w którym miejscu. Na zwykłej kartce wyrwanej, takiej niewielkiej, idąc na graduację z absolwentami. Bo znowu, nie wiem dlaczego.
wymyśliłem, że to jest rozsądne, żebym im część swojego, jak gdyby, swoich wartości przekazał, że to jest mój obowiązek. Ilu z nich skorzysta z tego, nie wiem, ale mój obowiązek, żeby właśnie im to przekazać. No i teraz na 30-lecie dla absolwentów, którzy mieli już po 40 nawet przeszło lat, przypomniałem te 6 przykazań i mam je napisane w tej książce mojej, w tym e-booku, który tutaj mam, więc je pozwólcie, że przeczytam, bo moja pamięć rzeczywiście jest makabrycznie słaba. Przede wszystkim jest krótka. I to jest ciekawe, czasami potrafię, nawet jakby byś tutaj zaskoczył jakimś pytaniem, pamiętać rzeczy sprzed 30 czy 40 lat, a nie pamiętać rzeczy sprzed 2 czy 3 dni. No więc pozwólcie, że ja to przeczytam. Przykazanie rektora Babłowskiego. Abyście kochali innych ludzi. Ja myślę, że to jest symboliczne, to słowo kochanie. Chodziło mi o szanowanie i ufanie innym ludziom. Nie wiem, czy się zgodzisz, w Polsce jest ogromny problem z zaufaniem społecznym. Ono jest niesmiernie ważne. Ja wam nawet dopowiadałem, że nawet jeżeli się zdarzy, ktoś nadużyje mojego zaufania, to co z tego? Setki osób będą postępowały zgodnie z tym, cośmy na przykład ustalili. Więc dla tej jednej osoby, która nadużyła, nie warto rezygnować z tego. Naprawdę warto kochać ludzi. Drugie, abyście byli twardzi, uparci i konsekwentni. W życiu to jest niesłychanie wasze. Nie tylko w pracy. To w różnych wymiarach, można powiedzieć. I w prywatnym życiu. Ale też na przykład menedżerowie, którzy się tym posługują, naprawdę kiedyś osiągnął sukces. Nie ten drobiazgowy sukces, jakiś tam błyskotliwy, tylko prawdziwy sukces w życiu. Trzecie, abyście zawsze wiedzieli, że rozum i wiara góry przenoszą. I znowu, to można rozwijać. Jestem człowiekiem wierzącym, religijnym, katolikiem, więc dla mnie ta sprawa jest oczywista. Zawsze się kierowałem swoją wiarą i ona mi pomogła w życiu. Wyraźnie to podkreślę, że łatwiej jest żyć wtedy. Czwarte, abyście wierzyli w siebie, że możecie zrobić wszystko, co chcecie zrobić, a sukces zależy od wiedzy, umiejętności i pracy, a najmniej od talentu. Talent jest czasami potrzebny. Ale te wcześniejsze rzeczy są dużo ważniejsze niż sam talent. Wiedza, umiejętność i praca. Niby proste. Następnie, abyście, to nie muszę nawet czytać, abyście pamiętali o swoich ojczyznach, o tej największej Polsce, o tej lokalnej, czyli Nowym Sączu, nawet gdy przychodziliście z różnych miejsc i Polski, i świata, ale spędziliście tutaj kilka lat, i tej najmniejszej, czyli w WSBNL-u, Wyższej Szkoły Biznesu National University.
Rozumiem, że to analogicznie jeszcze możemy przełożyć w ogóle do ludzi, że po prostu pamiętajcie o swoich też lokalnych społecznościach. Oczywiście. Oczywiście. Ja to jeszcze raz mówię. Ja to wtedy mówiłem do swoich absolwentów. Ale masz rację, że to można rozwinąć szerzej. I wreszcie ostatnie, abyście byli lojalni wobec swoich kolegów, studentów. I znowu to można rozwinąć. Także kolegów ze szkoły średniej czy podstawowej, a na pewno, bo to najsilniejsze były więzi i nadal są z okresu studiów. Koniec, kropka. No dobrze, rektorze, ja mam bardzo to pytanie, które mnie od wielu lat ciekawi i wielu z nas, że o Nowym Sączu jest ta legenda, że Nowy Sącz jest miastem milionerów. I to nie tylko lokalna legenda, ale piszą o tym i Forbes, i największe media i cały czas mówią, że Nowym Sączem jest Zagłębie Milionerów. I skąd ta legenda i dlaczego, i czy rzeczywiście tak jest, że Nowy Sącz jest miastem milionerów? I dlaczego Nowy Sącz, miasto, które, tak jak mówimy, no, ma ciężkie warunki, bo nie jest przy autostradzie, ciężko dojechać, jest jakby trochę no, pomijane w takiej skali kraju, no, jest miastem, które się wyróżnia na tle innych. Łukasz, to jest zaskakujące nawet dla mnie, ale Nowy Sącz naprawdę jest miastem milionerów, o czym świadczą obiektywne wyniki Urzędu Skarbowego. Ja nie pamiętam, widzisz, to jest przykład tego mojego udaru. Nie pamiętam ilu, ale na pewno ponad 1000, ale nie chcę powiedzieć. Każdy z was może prawdopodobnie w internecie tą informację zdobyć. Jest naprawdę miastem milionerów. Natomiast skąd to pochodzi? Według mnie, bo ja sam przez kilka lat przynajmniej się kiedyś nad tym zastanawiałem. I ostatecznie mam wrażenie, że dotarłem do źródeł. To jest przełom lat 50. i 60. XX wieku, czyli 1959-1960. Wtedy, kiedy doszło do przełamania wreszcie tego systemu skrajnie stalinowskiego i wrócił towarzysz Gomułka do władzy, mimo wszystko już nie było tak źle jak poprzednio i doszło do lekkiego poluzowania. Kilku sądeckich szefów ówczesnych, no widzisz, poza panem Pieczkowskim pozostałem, to są chyba trzy nazwiska, nie pamiętam. I oni postanowili uprosić ówczesnego premiera Cyrankiewicza, który zresztą miał mamę niedaleko w Grybowie, czy w okolicach Grybowa i jeździł dość często do Nowego Sącza. Wyróżniał się tym, że lubił wypić, a szczególnie śliwowic. I często tutaj na Jagiellońskiej go spotykano, bo była taka restauracyjka na piętrze, on tam lubił w międzyczasie zabawić. I wykorzystali te znajomości i namówili Cyrankiewicza do tego, że Nowy Sącz się nadaje na eksperyment, nazwijmy to, szerszy niż tylko ekonomiczny, ale także społeczny, lekkie dodatkowe poluzowanie relacji czy nadzoru nad sądeczyzną, że ludzie sobie sami poradzą. Tak się stało. Z tamtego okresu, gdzie później chyba w 1960
1963 roku już zablokowano te poluzowania, ale wystarczyło te kilka lat. Nie tylko w Nowym Sączu, na całej Sądecczyźnie, że potworzyły się firmy, potworzyły się spółdzielnie i tak dalej. I nagle się okazało, że ludzie potrafią być nawet nie bogaci, ale już nie całkowicie biedni. I to jest moim zdaniem jedyne wytłumaczenie tego, że później nagle się okazało, że Roman Kluska, że Andrzej Wiśniowski, że Ryszard Florek, no żeby skończyć tylko na tych... Kazimierz Pazgan. No i Kaziu Pazgan, już niestety świętej pamięci, można powiedzieć, w latach 70. już zaczął, nie 80., funkcjonować w Nowym Sączu i był liderem i promotorem prywatnej przedsiębiorczości. Jeszcze bracia Koral znani. Jeszcze bracia Koral. I o każdym z tych ludzi by można było snuć kilkunasto przynajmniej minutową opowieść. I oni zbudowali tą legendę. Stworzyli, no ja miałem jakiś tam mały udział w tym, że uważałem, że taki mit wokół Nowego Sącza jest bardzo potrzebny. Bo ten mit jest przekładany też na pieniądze. I to czasami ogromne. Zanim jeszcze przejdziemy do takiej trochę prywatnego tutaj życia rektora, to chciałem zapytać o ostatnią rzecz, właśnie o tą książkę, którą rektor wspomniał, tą taką swoistą biografię, czyli coś, co jakby rektor rozprawia się z całym życiem. I czy, co to, czym dla rektora była ta książka? Czy to nie jest tak, że to był trochę taki efekt terapeutyczny właśnie? Tak, właśnie. Później, dopiero jak już ją praktycznie, więc pierwszą tą wersję napisałem, ten milion znaków, to Wojtek Molendowicz, no wspaniały szef Dobrego Tygodnika Sądeckiego, mi podesłał książkę albo Mrozka, albo... Mrozka, tylko... No widzisz, już wyciekło nazwisko któregoś ze słynnych pisarzy, który też przeszedł ten udar i któremu jego terapeuci polecili napisać historię swojego życia. Że to jak gdyby spowoduje odtwarzanie tych połączeń nerwowych w mózgu. Ja o tym nie wiedziałem. Pan Bóg mnie zmotywował, no tylko tak mogę wytłumaczyć, bo ja naprawdę z dnia na dzień, w styczniu, to nawet w kalendarzu zapisane, nie pamiętam, na początku stycznia zeszłego roku, nagle sobie postanowiłem, koniec, już jestem wystarczająco sprawny, biorę się za historię swojego życia, bo ja nie wiem, ile jeszcze będę żył. No w końcu mam już 75 lat skończone, w zasadzie 76. W każdym razie ten milion znaków, ja jestem dumny z tego. Pomogła mi bardzo w tej pierwszej wersji pani profesor Jadwiga Lizak, której nigdy nie widziałem, która prowadzi zajęcia w naszej szkole i podpowiedziała mi tą osobę, Marysia Sidor, szefowa biblioteki, która ją znała właśnie z tego profesjonalnej korektury jakiejś tam książki po konferencji bibliotekarskiej. I pani
Jadwiga mnie wspierała niesłychanie, bo ja jej wysyłałem kolejne części. Ja bałem się, że to, co piszę, może być nieciekawe i tak dalej. I się starałem, żeby to się skończyło na najwięcej 300 stron. I jak myśmy przekraczali, to ona mnie cały czas wspierała. Niech się pan nie przejmuje, to jest naprawdę ciekawe, niech pan pisze dalej i tak dalej, i tak dalej. Kapitalną robotę zrobiła wokół mnie tutaj, w tym zakresie. Ja teraz z rozpędu. Aha, no to muszę powiedzieć. W końcu zdecydowałem się, zwrócę się do RTCK, Sądeckiego Wydawnictwa. To jest skrót od rób to, co kochasz, prawda? Mieliśmy z nimi wywiad też w Biznes Misji, także też... Tak? No, tak, o, tak, super. Też. No i że właśnie w RTCK wydam tą swoją książkę. I pan Zbozień i pani Czerwicka się przestraszyli, jak zobaczyli, że to jest aż ten milion znaków. I że tego nikt nie przeczyta, aż tyle. Dostałem redaktora, doświadczonego redaktora, który potrafi właśnie skracać takie, czy napisać wręcz, pomóc napisać książkę. Adam Szymczak, żeby było zabawnie, jest też absolwentem naszej uczelni. Ponieważ rozmawialiśmy o 6 przykazaniach i, że tak powiem, wyciągnąłeś je ode mnie, to ja jednak chcę jedną rzecz zostawić dla czytelników książki. Mianowicie, że książka kończy się 7 zasadami Pawłowskiego, 7P Pawłowskiego. Czyli 7PP. 7PP, które razem składają się na moją definicję przywództwa. Więc wszyscy ci, którzy się interesują, to przepraszam, ale nie powiem teraz już, Łukaszu, odstawię was z tymi 7P do przeczytania końca książki i później najwyżej mi powiesz, czy mam rację. Dobrze, to tutaj możemy tutaj, to mogę to obiecać. Rektorze, no, naprawdę gratuluję tego i też wszyscy myślę, że czekamy na tą książkę, ale chciałem trochę też przejść, bo Biznes Misja to też trochę biznes. I chciałem zapytać rektora, bo jakby nie było, obracał się rektor od wielu lat w świecie biznesu. Został rektor przedsiębiorcą roku Ernest Young. Odznaczeń wiele pewnie, tak jak mówię. Nawet ja sam pewnie nie wiem o połowie, ale chciałem zapytać, czy u szczytu kariery, rektora kariery, zarabiał rektor duże pieniądze, jeśli możemy o tym powiedzieć, jakie to mogły być kwoty i w ogóle ile dzisiaj może zarabiać rektor, właściciel uczelni i tak dalej. Muszę powiedzieć, że to nie jest miejsce na robienie wielkich pieniędzy. Ale może tak. Jeżeli intencją utworzenia szkoły było zarabianie prywatnych pieniędzy, to uczelnia musiała przede wszystkim być skierowana na studia zaoczne, gdzie te pieniądze zostające z czesnego. Pamiętaj, że Polska wciąż jeszcze jest relatywnie, no nie ubogim państwem, ale trudno powiedzieć, żeby bogatym, niebogatym państwem. Więc to czesne jest w stosunku na przykład do czesnego uczelni amerykańskiej, no nie wiem ile razy, na Harvardzie, na Stanfordzie roczne, czesne to jest 20 tysięcy albo więcej dolarów. No porównaj sobie
z czesnym swoim, gdzie było ile? 6-7 tysięcy złotych rocznie. Więc to jest nic. Także to nie jest miejsce do zrobienia wielkich pieniędzy. Nasza uczelnia była budowana z misji i moją misją było i marzeniem było to, żebyście wychodzili jak najlepiej wykształceni. Na przykład mieliście ogromną liczbę, nieporównywalną z tym, co w innych uczelniach, języka angielskiego, później jeszcze drugiego, niemieckiego, później trzeciego do wyboru. To nie było miejsce do zarabiania wielkich pieniędzy i dlatego ostatecznie skończyło się tym, że można powiedzieć, musiałem swoją uczelnię oddać w cudze ręce, bo 17 milionów w roku 2012 było długu, a ja na początku lat 2000, planując przyszłość, nie wiedziałem tylko jednego, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, polscy 18- czy 19-latkowie mogą wyjechać do Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, czy do innych państw i studiować za darmo, bądź płacąc jakieś niewielkie pieniądze. Oczywiście nie mówię o tych najlepszych kilku uczelniach. I ja nie byłem w stanie przewidzieć tego. No. W momencie tym, kiedy to zrozumiałem, dlaczego po 2004 roku liczba kandydatów na studia stacjonarne maleje co roku, jak się złapałem za głowę, bo nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać. Ja byłem w 1993 roku szefem komisji do spraw podpisania nie układu europejskiego, tylko to, co było wcześniej przed układem europejskim, ale już za zakładającego wejście Polski do Unii Europejskiej. Czyli sam sobie można powiedzieć, zarządziłem to, że później zamiast kilku milionów zysku, które uczelnia mogła mieć i inwestować w najlepszych wykładowców czy lektorów, to nagle się okaże, że jest dziura. No tak. Ale mogę powiedzieć, kilkanaście tysięcy no, w najlepszych czasach to chyba około 15 tysięcy złotych. Rzeczywiście nie są duże jak na ogromną ilość nawet ludzi, zarządzanie 17 tysiącami pomników nawet dzisiaj, patrząc z tego punktu widzenia. A rektorze, w takim razie, w co rektor w ogóle w życiu i w co według rektora warto było inwestować, warto inwestować pieniądze? Czy w ogóle coś rektor inwestował? Bo dzisiaj wiele osób zaczyna się moda. Jedni inwestują w kryptowaluty, dawniej inwestowali w nieruchomości, w ziemię, w mieszkania. I jak to z perspektywy rektora? Czy rektor miał taką wiedzę i jak to było? Nie miałem. To muszę powiedzieć, że zdecydowanie lepszą wiedzę ma moja żona w tym względzie. No i w związku z tym kupiliśmy niewielkie 3, jak to się nazywa, grunty wiejskie, rolne. Niewielkie. Największa jest, ma kilka hektarów, 3 czy 4 hektary. Hektary? To ogromne. No, oczywiście w porównaniu z miejską. Ale to leży w górach, może być atrakcyjna, ale ona miała stanowić zabezpieczenie na przyszłość. I to jest wszystko.
Więcej pieniędzy nie pamiętam. Dobrze. No dobrze, ale też jestem ciekawy, czy rektor, mając no, zarówno pozycję... Moim majątkiem, albo nie majątkiem, dobrze, majątkiem jest mój dom, który jest luksusowy. Siedzimy w salonie, który miał być jeszcze większy. Po tym, jak się okazało, że przegrałem wybory w 1993 roku, to poprosiłem architekta, żeby ten pokój skrócił o kilka metrów, bo to miał być pokój na salon polityczny, gdzie ludzie mieli przychodzić kilka razy w ciągu miesiąca na dyskusje, na spotkanie z wielkimi ludźmi. Tu się odbyło zresztą kilka takich salonów. No, tu się mieści 30 parę osób, już tak na ciasno. Nie, no jest przepiękny dom i zarówno widziałem go i w zimie z ogromną choinką i w lecie także z pięknym ogrodem. Także tutaj naprawdę gratuluję i w ogóle gustu, bo jest rzeczywiście wyróżnia się na tle innych domów całą architekturą. Więc tutaj naprawdę piękny dom. Ale mam takie pytanie, bo wiele osób, które odnosi sukces, przedsiębiorców, osób tak jak rektor, są często kuszeni intratnymi propozycjami. To znaczy, że przychodzi ktoś, mówi, będziesz milionerem, zainwestuj tylko tyle i tak dalej. Jak to było w rektora przypadku? Czy często rektor był kuszony takimi intratnymi, szybkimi sposobami wzbogacenia się? Nie wiem ile razy, ale przynajmniej kilka razy byłem kuszony. Ale ani razu. Nie miałem ochoty, żeby pójść na takie szybkie interesy. Nie było to nigdy w moim stylu. Jakby to powiedzieć, nie było to w moim stylu, ale też nie uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. Nie jestem człowiekiem, który gdzieś z tyłu głowy ma doramianie się kolejnych pieniędzy. Chcę żyć, można powiedzieć, w dobrych warunkach i nie mieć kłopotów takich z funkcjonowaniem i tyle mam. Więcej nigdy nie potrzebowałem, nie widziałem potrzeby. No i mogę powiedzieć, że jestem nietypowy. No trudno. Nie no, bardzo zrobił rektor dużo rzeczy. Są inne wartości też niż tylko same pieniądze, ale też jestem ciekawy z perspektywy no jednak lat, bo cały czas mówimy, dlatego też pytam, bo rektor jednak no, stworzył uczelnię biznesową, typowo szkołę biznesu. To dlatego jakby też wielu osób też dopytuje. I na przykład dzisiaj z tej perspektywy lat, jak rektor już trochę wspomniał, że rektora żona jest przedsiębiorczą kobietą i rzeczywiście tutaj decydowała, to co jest najważniejsze w takim wychowaniu młodego pokolenia w dzieciach? Jak nauczyć ich trochę edukacji finansowej, takiego szacunku do pieniądza? Bo dzisiaj trochę w innych latach się też chowamy, że te dzieci od małego są trochę, może to nie jest sute, ale mają wiele rzeczy, których my nie mieliśmy i my jakby ciężko musieliśmy na nie pracować, a dzisiaj są telefony, mówi się legendy, że na komunie, nie wiem, nowy iPhone za parę tysięcy, już nawet nie wiadomo co, się prześcigamy, tak? Czy już jakieś absurdy, że na komunie dzieci jeżdżą limuzynami wynajętymi, nie? Więc co według rektora jest ważne, żeby mądrze wychować młode pokolenie, dzieci i tak dalej? Dużo łatwiej, to co mówiłem w tych swoich przykazaniach, dużo łatwiej się żyje, jeżeli ma się uporządkowaną swoje wartości, i które sięgają także religii. Bo religia daje te podstawowe zasady funkcjonowania. Ja zresztą bardzo rzadko o tym mówię, ale według mnie, i to zawsze mówiłem, że człowiek, który kieruje się zasadami religijnymi, katolickimi, łatwiej się mu żyje. Mało tego, wtedy wie, co może być najważniejsze w wychowaniu małego swojego dziecka. Żeby było jasne,
Uważam, że każde dziecko jest cudem. Każde dziecko jest cudem. Więc im więcej się ma dzieci, ja zazdrościłem zawsze, bo to niestety u nas się nie udało. Zazdrościłem rodzinom, przyjacielom, którzy mieli więcej dzieci. Oczywiście wtedy jest trudniej wychować. Ale jeżeli się znowu kierujesz zasadami religijnymi, to jest o wiele łatwiej, chociaż bardziej surowo wtedy się wychowuje. Ale te dzieci, jeżeli przyjmą te zasady i widzą u swoich rodziców, że oni się też tak tymi zasadami kierują, to jest o wiele łatwiej później wychować te dzieci na porządnych ludzi. A rektorze, dlaczego my właśnie jako Polacy nie wierzymy w siebie, nie mamy wiary w siebie, nie wierzymy, że osiągniemy sukcesy? Dlaczego tak jest? No tak się potocznie, bo ja wiem, że szkoła biznesu właśnie była tą czymś, co dawała tą wiarę siebie, ale patrząc tak na ogół społeczeństwa, czemu jesteśmy właśnie tacy, że czujemy się właśnie gorsi? To jest trudno powiedzieć. Na ile nas zdewastowały, dałem się właściwe określenie, i 132 lata zaborów i później w sposób tragiczny okupacja niemiecka od 1939 do 1945 roku i następnie okupacja sowiecka. No nie ukrywajmy, że to była okupacja, gdzie wartości w ogóle nie były tak naprawdę brane pod uwagę. Więc polskie społeczeństwo zostało zdewastowane. Ja myślę, że to jest właściwe słowo. A odtworzenie wartości społecznych, także tej wiary w siebie, że człowiek, prawie każdy ma w sobie, to jest moje głębokie przekonanie, prawie każde dziecko ma w sobie jakieś utalentowanie, jakiś talent. Z badań wynika, że około 15% najwyżej społeczeństwa jest, nazwijmy tak, pozbawione możliwości intelektualnych, rozwoju intelektualnego, że lepiej, żeby taka osoba poszła do szkoły, no nazwijmy to, uczącej jakiegoś rzemiosła czy zawodu prostego. I kończyła na przykład na zasadniczej szkole zawodowej. To jest najwyżej 15%. To ja prawie kończąc, jeszcze chciałem zapytać rektora o takie, może rektor pamięta z perspektywy czasu, różne jakieś takie ciekawe, może śmieszną sytuację związaną ze szkołą, bo to właśnie że przez to, że to była nietypowa szkoła, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że nawet była sytuacja, gdzie ochroniarze, bo byli u nas naprawdę dzieci jednych z najbogatszych Polaków i to ich było wielu, ochroniarze czekali na parkingu w autach, a rektor myślał, że to jakiś handlarze narkotyków. No nie, ja myślałem, tylko ochronę. Przyszedł człowiek, który pracował u nas i mówi, tu chyba się kręci jacyś z dilerzy narkotykowi. Myśmy wezwali policję. No i przyjechała ekipa, a ci zdumieni mówią, przecież my chronimy, i tu padło nazwisko dziewczyny, której ojciec starał się po prostu zapewnić absolutną swobodę działania. Rektorze, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Czekamy na dwie książki, jesteśmy umówieni na dwie książki, także będziemy dalej w kontakcie. Życzymy dużo zdrowia i naprawdę dziękujemy za podzielenie się szczerą rozmową. Także dziękuję. Dziękuję.